Dzień dobry YouTube. Witamy Was w kolejnej odsłonie. Vlog o niczym. A czy o czymś to się okaże w trakcie, ale póki się nic nie okazuje, to jest to vlog o niczym. Właśnie idziemy do KFA kupić sobie picie. A tutaj mamy, słuchajcie. No wiesz co? Nie widać. Ale tutaj przyjechało wesołe miasteczko i się zastanawiamy, czy nie pójść na roller coaster. Czy kto się zastanawia, ten się zastanawia. Może w ten sposób. No ja nie jestem fanką. Widzisz te dmuchawce? Widzę. No, także idziemy do sklepu. Zobaczycie nasze kwestie, takie questionable, czyli jakie? Ale co chcesz powiedzieć? No, że nasze wybory zakupowe będą questionable. No, że takie se. Takie se. Anna 2K20. No nie chce ze mną pójść. Czy wy widzicie tego dmuchawca? Ja czy wy widzicie te parasolki? Swoje przeżyłam. 10 lat temu. Ile? I wystarczy. A nawet jeszcze dawniej, bo 10 lat temu to ja miałam 15 lat. Więc no tak, wtedy miałaś albo fazę. No. Czego nie ma? Fioletowych lejsów. Co? One more time. Fioletowych lejsów nie ma. No to idziemy. Nie ma. Nie ma naszego ulubionego wina. Ale wiesz co, to jest dobre. Pokaż etykietę. Z takim sympatycznym panem na froncie. Gruziński, Grigori, Rasputin? Gruzińskie, nie? Ale Grigori. Chcesz jeszcze jedno czerwone? Of course. If it's nice, I want it. Show, no pokaż, no. Co z ciebie za vloger? Żaden. No. Na pewno nie alkoholowy. Mulet, Cordou de France. Cavignon, cuvée réservée. A cię ktoś teraz dojedzie, kto zna dobrze francuski. I'm waiting. Okay. Jakby... Okay. Let's get it. I guess that's it. Coś jeszcze? Chyba to prosek. Prosek. To jest dobre, bo mi się dobrze kojarzy. No wiem, ono jest bardzo dobre. Pozdrawiamy tych, co wiedzą. Yes. Dobrze, ina, bo wyjdziesz. Zły jest ten vlog. Update. Zakupy zrobione. Zaraz opowiem wam znaną historię. Generalnie jak te dwa ostatnie pacany wybrałyśmy się do sklepu kupić napoje wyskokowe i żadna z nas nie wzięła żadnych dokumentów. Więc jakby bardzo inteligentnie. No i tak stoimy przed kasą, Anna mówi, ty Stara, czy ty masz dowód? A ja takie jakby... Wzięłam ze sobą tylko telefon. I wtedy Anna daje mi taki look w stylu... Miałaś zainstynizować. Aha, sorry, bo ja nie załapałam konwencji jakby z której że an... No powtórzmy to. No i wtedy Anna daje mi taki look. Nie powinna powtórzyć tego spojrzenia, wiesz, ona jest jedna na milion. Ale no spojrzała na mnie z wielką dozą dezaprobaty. Na szczęście wyglądamy chyba staro, bo pani nie pytała. Więc jakby, jeżeli pani to ogląda. 25 lat będę miała zaraz, więc jakby. Jeżeli pani to ogląda, to dziękujemy, że pani nie pytała, bo nam oszczędziła pani pół godziny jeżdżenia do domu i do warte, więc jakby. A jakby wszystko jest git, bo jesteśmy już stare, więc jakby Gucci. No więc tym przemijem akcentem idziemy zrobić placki spoja. Tak? No tak. Anna sfilmuje ten proces? I będziecie mieli taki ultimatywny przepis, on jest też na Discordzie, na grupie, na elementowych, ale ciągle się pytacie, więc jakby będziecie... Zobaczycie, jak to wygląda na żywo, jak się to robi, prawda? To będzie program kulinarny by Marta? Tak, kuchenne Martolucje, więc let's get it! Witajcie w mojej kuchni, jakoś tak to było, nie pamiętam. Dobrze, słuchajcie, robimy placki spoja, robimy je dla jednej osoby i przyzwyczajcie się, że w tym przepisie będzie bardzo dużo słowa na oko albo na wyczucie, bo jakby this is how you do it, bierzecie poja, to jest pory, to jest taki, wiecie, tu zielony, tu biały, tu ma jakieś takie piti, no to jest pory w każdym razie, każdy, wiem. No
Dobrze. Każdy wie, jaki boje jest, tak? Jakby każdy widzi, odcinamy to pili, 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 bo nie jest nam to potrzebne absolutnie. No i sobie dziadziemy w takie pierścionki, takie nie za grube, nie za cienkie, takie... Nie ma to znaczenia absolutnie. Więc... Może byś wodę zaczęła gotować. Zasadniczo powinno się zacząć od tego, żeby wodę zagotować w garze. Także... Gotujemy wodę, a potem kroimy porę. Można to zrobić w jednej kolejności. Tak. Ja zawsze byłam indywidualistką. Można, ale po co sobie utrudniać życie? Tak mało tej wody? Nie uczę i ta dzieci robić. To ja przypominam, że to jest mój przepis. Ale został przeze mnie przeanektowany. Panie! Woda się gotuje. Znakomicie. Odstawicie olej na frytki, który stoi tu od tygodnia. I wracacie do krojenia. Kroicie generalnie tylko białą część. Ja jak jestem bardzo głodna i chcę mi się bardzo zjeść, to jeszcze sobie pokroję trochę tej zielonej, bo mogę. Jakby... No jasne, zielone to można kroić. Zażynam przepis Anny w tym momencie, no nie? Słuchajcie, tu jakby zachodzi takie... Kiedy już pokroję, jakby te liście możecie wziąć do zupy, do rosołu albo do czegoś. Jakby ja je wrzucam, bo jestem bogata. A. Nie, po prostu to są nieładne już, no nie? No. Jak już macie to, takie o, nie wiem, czy to widać w kadrze, pewnie nie. Jak już to macie, to teraz warto jest to przykroić sobie na pół, żeby się szybciej gotowało. Więc po prostu robimy tak. I dziobiemy, żeby nie było kółeczków. Będzie się szybciej gotowało i będzie pyszniejsze, jak se już to łopierdzielicie. Jo? O. I potem, jak już zaczniecie to wsypywać, możecie trochę jeszcze potegować. Te dziwne turbulencje, które się tu dzieją, to po prostu ja przestawiająca nogi od statywu. Tak, więc jakby tak. O matko, jak ja to widzę, to posul jest ważny. No i syżyk, tak. O Jezu, jeszcze nożem. I can't. Anna zaraz dostanie zapaści. I can't. Why? No drewnianą szpatułką się po ty. Nie mam, wyrzuciłam. Wiesz dlaczego? No nie wiem. Bo leżała tydzień w zlewie, zgniła. Gdybyście wiedzieli. To jest taki uśmiech zażenowania, guys. Jeszcze z tym wachlarzem. Straszne rzeczy mi opowiadasz. No tu kot je obiad. Myślę, że to jest pora na to, żebyś pokazała... No poja! Haha. Haha. Jak się robi sos? A może byś jeszcze wyciągnęła mąkę i bułkę? To potem. Aha, no to może. No dobrze. Sos. Habit. Dobrze, więc robimy tego do tego sosu. Wiecie, same placki to nie są placki. Do sosu potrzebujemy. Tu masz śmietanę. Śmietanę, którą wyjęłam już pół godziny temu. Nie, wcale nie pół godziny, kilka minut temu. Śmietanę, 18, 20, 40. Może być jogurt. Może być jogurt, dokładnie, więc jakby to nie ma problemu. Nie potrzebuję nic z lodówki, po prostu mam OCD. Cytryna. Cytryna, jednak potrzebuję coś. Ja mam tutaj rakotwórczego rolnika, bo nie mam żeby. O nie, no Marta! Co? Jak może? Ja wiem, ale po prostu tutaj w tym domu nie ma warzyw i owoców, bo wszystko gnije w tempie ekspresowym. Więc jakby przeproszę cię. Matko! Bosko, Jiminosko. Zmieńka, bo tam jest słońce. Więc bierzecie sobie taką łychę śmietany, ewentualnie dwie, w zależności od uznania, ile tego zażrzecie. Ja tyle nie żrem, ale za dużo mi się posypało. Więc po prostu najwyżej będę ten sos dojadać do azjatyckiego, który zamówimy sobie potem. No i w tym przypadku robimy sobie jeszcze tak. Robimy sobie jeszcze tak. I robimy sobie... O Jezu. Jeszcze... Aż mnie skręcę. Byś tego porę przetagły. Już. Dobrze, mamo. I teraz robimy mieszu, mieszu. I to jest cały sekret sosiku. To placka spora. Magda Gessler się nie musi tak wyginać. Kamera sama ją śledzi. I teraz widzę tylko ten aparat i twoje brwi po prostu wystające z tego. No więc mieszu, mieszu. Jakby sorry za odgłosy. Próba testu. O ja pierdolę.
Musi być słone. Is that a hair? Jeez, dude. Of course it's a hair. Włoskonoja. Woda ci się gotuje. I see it. Ja wszystko widzę. Ja to ogarnam, ja wcale nie panikuję. Anna siada non stop na szufladzie. A, Torek jeszcze. Torek musi być miękki. Zmniejsz gaz. Mamo! Luksycie na mnie. Ja ci daję dobre rady tylko. No, więc Torek musi się zagotować do miękkości, takiej, żeby się potem mógł króciutko popiec. Tylko nie wsadzę tej łyżki z powrotem może. A nie, bo tego ty będziesz jadła, to w sumie to wszystko jedno. Jezus, ludzie sobie pomyślą, że jestem obrzydliwa. Well. Słony, co? Nie, na łyżce pod śmietaną była taka kubka soli. No, o tym mówię. Kocham sól. You liar. I'm not a liar. I'm caught in a lie. No, no właśnie. Dobrze. Kiedy dochodzi por do siebie, żeby nie powiedzieć inaczej, przesuwam znowu Annę, by wydobyć stąd... Srub. Papelnie! Nie mam małej, więc wezmę dużą. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Olej. Stoi tu. I też go użyję. Czekam, aż on na mnie zabije. Leję dużo, bo jest duża patelnia. Ale pora trzeba na tym placki zawsze dużo. No ja wiem, może tu czekamy, jak mnie opierdzieć tak dla zasady. No, jak widzicie, porek już robi bardzo mięciutki, robi się momentami przezroczysty. No może zrobić elegantkie zbliżenie. To jest moment. Jak widzicie, robi się już przezroczysty, jest mięciutki, gibki, zwinny. No po prostu jak Jimin. Ojejku. I teraz możecie go albo po prostu odsadzić sobie. Nie, już nic z nim nie robię. Po tej metaforze. Możecie odsadzić tego poja za pomocą durszlaka. Cedzaka. Albo po prostu poczekać, aż woda wypełni, co zajmie wam jakiś tydzień, więc nie polecam. Nie, ja robię kiedyś ja robię taki lifehack, jak nie chce mi się potem myć cedzaka. Jakby biorę taką łychę. Tutaj potem będę używać, to jest recykling, nie? I sobie to robię tak. And it works. Ja mam wrażenie, że to moje lifehacki wcale nie są lifehackami. Tak, pokaż te brudne gaje w zlewie jeszcze. Nieważne. Poszło nam świetnie, mamy pora. I teraz do tego pora będziemy dodawać dwa składniki, jeden albo jeden, w zależności jak to lubi. A jeszcze jajko, to trzy. Już jest, tak, ale... Generalnie na tym etapie produkcji może wam się przydać mąka, przypadek z Wrocławska, aż kot uciekł, albo bułka tarta. Jakby możecie zrobić 50-50 bułkę tartą i mąkę, możecie zrobić samą mąkę albo samą bułkę, zależy jak bardzo chrupiącego chcecie mieć tego placka. Gdyż albo dodajecie sobie na oko trochę bułki, tyle, let's say, trochę mąki, o, za dużo, a nieważne, i jajco. Najlepiej wiejskie, takie od szczęśliwych kurek, bo jakby wiemy, że kurki powinny być zawsze szczęśliwe. I teraz zrobimy mieszu. Nie myją, tylko mieszu. Makaros. I to generalnie powinno wam wyjść takie zgrabne, zbite, paciajowate, trzymające się kupy. Tutaj już widzę, że będę musiała dodać trochę bąki albo bułki. Dodam bułki, bo wolę bułkę. Ale generalnie jesteśmy na dobrym topie. Jeżeli to będzie wyglądało jak to, no to jesteście prawie w domu. A taki mały. Nie widać twojej twarzy chwilowo. Nawet dobrze. Trochę bułeczki, żeby się jeszcze lepiej skleciło w takiego placucha. Mieszu. Miziu. Mieszu. Teraz chowamy już wszystko, żeby Anna się nie denerwowała, że jest burdel. Jest
sprzątałam dzisiaj dla nich, wiecie, jakby umyłam się łazienkę, odkurzyłam, nie wiem po co, skoro zrobiłam przed chwilą taki syf, że ja pierdzielę. Potem to schowam. I, no i grzejemy patelnię, schowamy jajca, żeby nadal były szczęśliwe. A jedzą? Jakby nie sugerujcie się, że na tym opakowaniu one były z klatkowego, bo te jajka to są ze wsi kradzione, tylko że w sensie... Przywiezione. Przywiezione, o to mi chodziło dokładnie. Tu, pik. To jest do sosu, więc tutaj będzie. No i jakby to jest wasz placek z pora. Nie wiem, czy wiecie, ale tak to wygląda. I kiedy się grzeje gaz, odpalimy sobie, żeby dokładnie widzieć postęp naszego pieczenia. Smażenie? Tak, jeden ciul dla mnie to jest. Chowamy rzeczy do zmywajki, żeby było czysto. Kiedy już się nagrzeje, to możemy po prostu zrobić takie jedno duże, zgrabne ciap. I rozbijamy sobie tego placucha, żeby tym plackiem był. Cieniutkiego. Nie musi być równy. Grunt, żeby się wszystko w siebie trzymało. No i się piecze. Smaży. Smaży. A jak już się usmaży z jednej strony, to przerzucimy go na drugą stronę i zjemy. Zobaczycie efekt końcowy. Yes. I rytys po przewróceniu. Tak. Jeszcze druga strona i będzie... To jest trochę taki placek wersja schabowy. W sensie wiesz o co chodzi, że jak te schabowe Gesslerów robić, tak. One są takie na całą patelnię. Tak, tak, tak. Zazwyczaj jak robimy w ekipie, to robimy mniej więcej gdzieś takie, no, ale takie więcej. Mm-hmm. Ja jak robię dla siebie, to już mi się nie chce po prostu robić pięciu placków, tylko robię po prostu jednego dużego. Zazwyczaj no, jakoś się patelni. Ostatecznie wiecie już jak to wygląda, nie ma żadnych wątpliwości. Wiecie jak robić pancake'i, wiecie jak robić placki spora, przeżyjecie. Tak. W ogóle wy nie wiecie, jakby to, że ja mam dzisiaj ochotę na placka spora, to jest kwestia Ani, która dzisiaj wspomniała o plackach spora, więc z tego miejsca wykorzystując to, że jeszcze kazała się pozdrowić, no to jakby Aniu, pozdrawiam cię. Anna też, robiąc taniec baletnicy kolkociągiem. Już. Więc jakby pozdrawiamy kogo? Ani. Anię! Sorry, to miało być placek. Konor wszedł do torby. O. I ta noga. What are you doing, dude? Zepsuł się. Chodź tu, dawaj. Jak złapać kota w trzech ruchach? Zaraz będzie atak. No nie wiem, nie wiem. Wejść do tej torby, czy nie? Chyba nie. No i kot w worku. Jeszcze ta dupa na górze. Weź go z tej torebki. Halb, każdy połudu. Tam przejemnik filmowy w plotowaniu. Ojej. Chodź, ciocia z ciebie zdejmie tą torebkę, nie przejmuj się. No cóż. Co my tu mamy? Makaroni. Amciu! Przysłał Amciu ostatnio z naszej ulubionej knajpy. Hashtag sushi, tak, nie sponsorowane niestety, ale jedzenie, tak, bardzo dobre. Mają bardzo dobre amciu i po, ile już tu siedzimy, ze 2-3 godziny ponad. Nie wiem, które jest moje na tym etapie jeszcze. To jest chyba moje, a to jest chyba twoje. Nie, czy to jest twoje?
That's yours. This is, to jest pad thai, to jest sweet soy noodles. Dostałyśmy patyczki, tylko to. Jak to się nazywa? Pałeczki. Pałeczki. Ale ja... Jesteśmy lamusami. Nie, ja nie jestem, ja jem pałeczkami, tak. Ja już jadłam ostatnio i już mi się trochę nie chce, dlatego będę frajerem, będę jadła widelcu. Czekaj, bo chcę im pokazać. O, tak. O nie, przepraszam. Brawo. Ach, czekajcie, może prawą ręką mi pójdzie lepiej? Oj, jeszcze cieplutkie. Och. O. Ach, pół kilo szczęścia. Okej, podniosłam pałeczki. Bo ty masz ten sweet soy. Ja tak, to są sweet soy noodles, więc to jest kurczak, warzywka, makaronik orzechy. Zwykły. Orzechy. Anna ma pad thai, więc ma makaron różowy. I dużo orzechów. Tak, i dużo orzechów. Limonkę. Tak, także ponad 3 godzinach rozkminiania fagi. Ponad 3 godzinach rozkminiania fagi, o godzinie 22 wreszcie będziemy siadać do kolacji. Amciu. Conor prawie upolował szerszenia, ale nie pozwoliłam mu, żeby nic mu się nie stało, więc jakby ja upolowałam szerszenia. Więc teraz jakby, żeby świętować upolowanie szerszenia, będziemy sobie jeść. A tu są notatki, tu są timeline'y i różne takie. Więc no. Amciu. Marta kazała mi kręcić i powiedzieć wam, jak nam idzie praca. Idzie dość owocnie. Jest 23:38, Marta poszła mi zrobić kawę. Zaraz ci ją przyniosę, i powiedziała, że zaraz mi przyniesie. Prawdopodobnie mogę nie przeżyć tej nocy. Więc kocham was wszystkich. Since you told me, bo Anna powiedziała, że chce tajni kawkę. Ja zrobiłam Annie tajni kawkę. Co ty żeś zrobiła? To jest tajni kawka. To nie jest kawa. To jest kawa. Stara, co ty... To jest tajni kawka. I swear to God, it's literally kawa. No, pachnie jak kawa. To jest naprawdę kawa, nic nie dolałam. Jakby specjalnie przyniosłam filiżankę, bo chciałam taką baby kawę. O, patrz, Patka ci coś wysłała na naszej konwersacji. To jest baby kawa. Odwróć kadło, bo nie widać w tym świetle. Co się na przednią kamerę. Teraz nie mogę, muszę... Dobra, to przełączymy się. Tak. Światło! To jest naprawdę kawa. Chciałaś tajni kawkę, taką tini. No to zrobiłam ci tini kawkę. Dziękuję, kochanie. Jak nie chcesz, to ja to wypiję. Nie, ja wypiję. To... Mogłaś mi takiego shota, takiego espresso zrobić. Tu jest tyle mleczka. Okej. Okay. Bałam się, że mi strzeli kieliszek od wrzątku, ale naprawdę zalałam tu kawę. No dobra, przyniosę ci zresztą filiżankę. Dobrze, nie, ja wypiję to, spokojnie. Ale tak ci zrobiłam już filiżankę. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak wygląda pisanie, to właśnie tak. Z mojego punktu widzenia przynajmniej. Siedzi się i łapie vibe. Nie wiem, czy to jest jakiś taki legitny pomysł, ale działa. Jakby... It's a mess. Jakby od ostatnich ujęć z vloga minęło trochę czasu, ale... Stwierdziliśmy, że pociągniemy ten temat troszkę dłużej i pokażę wam, albo opowiem bardziej trochę, jak to wygląda, kiedy się siada do pisania. My mamy tutaj, of course, 100 zgarów i tego wszystkiego, co się nazbierało od ostatniego uczestnictwa w życiu, prawda, Conor? Jestem tą osobą, która jak siada do roboty, to nie interesuje mnie bałagan, więc po prostu wszystko jest tak idealnie wykadrowane, żebyście widzieli tylko to i nic innego, co tutaj się jeszcze dzieje w tym pokoju, a jest tego dużo, bo jednak wychodzę z założenia, że nie przeszkadza mi burdel, póki piszę. A potem jak już mi spadnie vibe, już nie będę miała pomysłu, no to wtedy mogę się zacząć zastanawiać nad tym, żeby posprzątać. Anna z kolei ma odwrotnie, Anna musi mieć porządek dookoła, no nie, Conor? Też tak sądzę. Więc no, generalnie przepis na pisanie by Marta jest taki, żeby nie przejmować się bałaganem dookoła. Ostatnią nowością w mojej rutynie pisarskiej jest notes i
pisanie w nim różnych rzeczy, notowanie. Zaczęłam też bazgać po biurku ołówkiem, bo świeżby mnie więcej to wszystko. Of course, there must be some music, just like that now. I co? No i się siada i się pisze. Jakby, to brzmi tak strasznie durnie, ojej. Ale mam wrażenie, że jestem jakaś upośledzona pod tym względem, bo wydawało mi się, że jakby to normalne, że pisarze wajbują, żeby pisać, a się okazuje, że jednak nie, że niektórzy po prostu siadają i piszą, ja tak nie potrafię. O ile by to było prostsze, no nie konaj. Gdyby po prostu mama mogła usiąść i pisać, ale mama musi co najmniej z pół godziny posiedzieć, posłuchać muzyki, tak? Tak? Posłuchać swoich playlist, które ma na Spotify, a ma ich od groma. Poprzyglądać Pinteresta. Och. Cała jestem w włosach. I dopiero wtedy mama siada. Gorzej jest, jak mama trafi na ścianę i przypomni jej się, że na samym początku danego fragmentu potrzebuje postaci, która w sytuacji zastanej była martwa. I okazuje się, że ona jednak powinna żyć, ta postać. Sorry, ale mam pełno włosów Konoja na twarzy, na buzi. Zrobiłam taką akcję ostatnio, bo okazało się, że właśnie potrzebuję postaci, która w sytuacji zastanej była martwa. I się tam, wiecie, nie przejmowałam, no bo po co mam układać sobie jakiś tam, wiecie, gigantyczny spis informacji do postaci, która nie istnieje. Jakby okazało się, że jednak dla fabuły byłoby lepiej, gdyby ona żyła. No i się pojawił problem. Bo mam taki system, zresztą Anna po części też, że kiedy tworzymy postać, to tworzymy ją całą. Więc to nie jest tak, że to jest postać Basia i Basia ma ciemne włosy i niebieskie oczy. Idź sobie stąd. I to jest koniec o postaci Basi. No nie, nie. Basia musi mieć swój styl rozumowania, Basia musi mieć swój sposób wysławiania, Basia musi mieć swój styl chodu, Basia musi mieć swoje pasje, marzenia, swoje traumy i różne takie inne takie. Basia musi mieć rozwinięte relacje ze wszystkimi innymi bohaterami. I teraz siedzę tak sobie, kolejny dzień z rzędu, męcząc się nad jednym początkowym fragmentem danej sceny, bo nie mam właśnie tych wszystkich rzeczy do mojej postaci, nazwijmy ją Basia, hipotetycznie, żeby wam nie spoilerować. No i kurde, potrzebuję tych rzeczy, potrzebuję tych składowych, muszę znać moją bohaterkę. Ups, spoiler. Ale jej nie znam i się w tym męczę. Which is bad. Bo to psuje klimat, kurde. To, co zdąży wywajbować, od razu mi spada. I'm mad. I stoję też w miejscu, co jest jeszcze bardziej irytujące, bo już wiem, mam nadbudowane w głowie wszystko, co się będzie działo potem. Ale to się nie stanie, póki nie skończę tego. Już się nauczyłam, że nie robi się czegoś takiego, że się po prostu przeskakuje, bo potem jak się przeskoczy, to się już nie wraca. I zostają dziury, które potem 5 razy trudniej zapełnić, niż jakby się nad nimi siedziało, więc po prostu... Dramat. Ale strasznie się cieszę, że siadamy do roboty tak na poważnie. Klepiemy, myślimy, plotujemy. Ostatnie nasze spotkanie trwało cały wieczór, całą noc i jeszcze kawałek ranka, z czego większość poza snem to było plotowanie. I ustaliłyśmy bardzo mnóstwo rzeczy do Fagi Santazy, następnego dużego projektu. I to są fajne rzeczy, to są bardzo fajne rzeczy. Mam wrażenie, że w ogóle strasznie się jakoś tak rozwinęłyśmy w ostatnich miesiącach, no w ostatnim roku praktycznie, jakoś tak duchowo, I suppose. Jak sobie tak teraz myślę o tym, jakie miałyśmy podejście do Fagi wcześniej, a teraz to jednak trochę nam się trochę olej w głowie pozmieniał, no nie? Przeszłyśmy przegląd. I bardzo mi się podoba, bo ta historia nabiera jeszcze większej głębi dzięki temu. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jest to coś takiego
co jeżeli wypali, będzie przynajmniej moją największą dumą życia. Absolutnie. Jakby nie potrafię sobie wymyślić czegoś innego, nad czymś bym pracowała i co byłoby dla mnie tak ważne. It will be huge. Jeżeli to się uda, to będzie wielkie. I trzymajmy za to kciuki. No. Let's work.